Dzień dobry, wynocha mi z tym errorem. Co to jest? Nie cheatuję, wynocha. Dzisiaj kolejny challenge. Stwierdziłem, że mam mega ochotę pograć sobie właśnie challenge. Dlaczego? Fajne są unlocki za te challenge. Bardzo chcę już je mieć, większość przynajmniej. I bardzo fajna kupa, niestety nic z nią już nie zrobię. I dobry familiar się trafił. Gramy challenge Poki Mains. Polega to głównie na tym, że familiary biją dużo obrażeń i... Co to za boskie familiary się trafiają? Jezu! I skąd ja charge'a dostałem? Te dwa familiary, co się trafiają, to mega. Dobra, ten nie jest taki dobry, ale będzie tankował. Nie będzie tankował! Dobra. Weźmy sobie od razu to. Chyba w tym challenge'u również nie ma tych... treasure roomów. Ale jest to challenge do Isaaca, więc będzie to trwało troszkę dłużej niż ostatnio. I zróbmy tak, pobawmy się chwilkę tym. Zobaczę jakieś serce, coś. Nie, dobra, więc bijmy się do połowy. Wejdźmy sobie do bossa po serce i wyczyśćmy resztę piętra. Jeszcze powinienem zerkać do sklepów. Nie mam co innego z tym zrobić. Jest kupon. Kupon jest bardzo kuszący, bardzo fajny. I trochę cienko, że podniosłem to serce, ale to znaczy też, że... O Jezu, czkawka. To znaczy, że mogę jeszcze raz się tym pobawić i może jeszcze zaraz dostać chesta. I jeszcze z Curse Room właśnie. Nie wiem, czy ja do Curse Rooma chcę w ogóle wchodzić. Myślę, że... O, dobra, robimy Olina w Sacrifice'a, myślę. Bo teraz może 3 coiny. W sumie kupię sobie Soul Heart'a, żeby go stracić. Myślę, że to jest dość hot take, że opłaca się coś takiego robić, bo może dostanę tego tepa. Może zacznę jakimś boskim startem. Pieniądze, fajnie. To jeszcze nie będę rzucał tego Pokebola. Ja nie wiem dokładnie, jak ten challenge działa. Wiem, że on mi odblokowuje charge battery. Tyle wiem. Kupmy sobie to. I wiem, że mogę spamić tym friendly ballem częściej niż można normalnie. Tyle wiem o tym challenge'u i... Nope. Angel. Nie ma. Full health. Beznadziejnie. Połówka serca, coś. Okej, okay, mamy problem. Nie mamy problemu, jest dobrze. A jeszcze mogę ultra secretu szukać. Znaczy ultra. Super. Ale te głazy też powysadzam. Myślę, że szansa na crawl space, coś takiego. No na pewno kolejnego familiara dostałem. Nie wiem, jak to działa dokładnie. Wiem, że na pewno ten friendly ball działa na zupełnie innych zasadach niż w normalnej grze. Super secret. Może być w tym miejscu i może w tym miejscu mi dać serca. Okej, okej, okej. To robimy ten challenge jako lost. Znowu gram challenge tak, jak nie trzeba grać challenge'u, ale zróbmy... Soul Heart'ik nim nie jest potrzebny, ale na pewno los będzie jest bardzo, bardzo fajną opcją. Da mi to latanie, spektral i gwarantowany perfection, więc zróbmy to. Jestem za. Tylko niestety już z Sacrifice'em nie mogę się bawić, ale to myślę, że nie będzie takim dużym problemem. Po prostu pójdziemy w darmowe Devil Deal'e i myślę, że odda to bardziej. W szczególności jak w poprzednim ranie szliśmy Angelę, to dla... O! Dzięki. To właśnie dla jakiegoś zróżnicowania można pójść sobie w te devile. Może coś fajnego z tego wyjdzie. A ja sobie lecę od razu na następne piętro. Znaczy, nie tak od razu. Którą minutę gry mamy? Trzecia minuta, no... Z czasem cienko, ale nie jest tak źle. Dobra, skrzyneczka, która nic mi nie dała. Dosłownie nic. Ja bym sobie najpierw wyczyścił bossa, bo to jest jedyna rzecz, którą mogę teraz zrobić. Bo jak już mówiłem, treasure roomów nie ma. A może właśnie te familiary wykerują i po prostu wybiją wszystko. Szczególnie jak ciągle spamię tym, jak to działa. O, idealny się trafił. Okej, okay, strzykawkę sobie bierzemy. Bierzemy sobie tutaj Devil Deal'a, jest to Guppy's Hairball. Biorę. Dlaczego biorę? Transformacji w Guppy'ego dawno nie miałem. Zwykle w tego Guppy'ego nie idę, bo nie będę ukrywał, że mi się nie chce. Często wolę sobie po prostu pójść w tego, w Angela albo oszczędzać zdrowie na lepsze deale. Ale dzisiaj mam ochotę spróbować tego Guppy'ego dostać. I jest D4. Nie do końca te D4 chcę, ale chciałem zobaczyć, co będzie tam dalej. To zróbmy tako. Wysadźmy to wszystko, może nie oddało. Ale yo, tears up, mega. Na razie ten challenge idzie mega sprawnie, bo on do trudnych nie należy. To jest challenge typu baw się i wygraj. W szczególności jak mam gościa, co daszuje przez cały pokój i daje mi kolejną strzykawkę. Ty, fajnie. Jeszcze pick-upy odzyskałem. To jeszcze jedna strzykawka i będzie ćpun. Będzie spam, będziemy bić więcej obrażeń. Za darmo. Tylko trochę cienkie strzykawy dostałem. Miałem nadzieję, że jakieś lepsze będę miał. Ale dobra, znajdźmy nasz sklep. Właśnie ten gościu przejechał pół pokoju. Nawet ponad pół. O, dobry trinket, weźmy go. Tutaj niestety nic nie dostałem. W Curse Roomie. Nie ryzykuję. Mogę nie zdążyć z iframesami. I Moving Box. To jest dobry przedmiot do breaków. Niestety wolałbym Poke Go. Dlaczego? Pasowałoby to do challenge'u po prostu, więc... Możemy próbować. Jakby ja tego chesta nie otwieram, ale możemy próbować kasę dostać jeszcze. Może tutaj nawet, co wy na to? Jest, mamy Poke Go, dobra. Zamiast grać w zwykłe Pokémony, możemy grać w Pokémon Go. A ja w Pokémon Go kiedyś grałem. Mogę się nawet pochwalić, miałem 6 Charizardów, bo kiedyś był jakiś event i zbierałem Charmandery. Jednego Charizarda oddałem znajomemu, bo bardzo chciał. Tak powiedziałem, spoko, masz tego. A mam Shiny Charizarda, mam w ogóle... Charmandera całą ścieżkę zrobioną, wszystkie te mega coś tam. Tak się pochwalić chciałem, bo w sumie jest to bardzo niezły flex. Hello.
O, tak, bawimy się. Ten item będzie w stanie zastąpić moje treasure roomy. Będę dostał więcej przedmiotów. I Jezu, znowu ten, co laserami strzela z nieba. To bije dużo. I jeszcze Visa dostałem. Ten z Brimstone'em w skrócie. Mega, mega dobrze. Tu może secret, super secret, coś? Nie. Okej. W ogóle nie wiem, czy ten film będzie brzmiał inaczej, ponieważ ja, jak ktoś mógł zauważyć, eksperymentuję z dźwiękiem. Czasami mnie tak dziwnie słychać, przynajmniej mi się tak wydaje. Staram się zrobić tak, żeby łatwiej mi się to z tym dźwiękiem montowało, bo ja mam często problem, że dźwięk mam nierówno. Miejscami jest za głośno, miejscami jest za cicho, więc dzisiaj nie użyję efektu usuwanie szumu, bo wiem, że to ogólnie ścisza całość, więc zobaczę, jak materiał będzie brzmiał z... no bez tego po prostu, bo myślę, że u mnie szumu tak dużo nie ma. I możecie dać swoją opinię, czy poprzednio lepiej filmy brzmiały, czy ten film brzmi lepiej od reszty. Bo w sumie teraz takie opinie są bardzo potrzebne. A mówiąc o opiniach, o komentarzach, to like i subskrypcja mega motywują do działania. Naprawdę mega mnie to cieszy, jak widzę, że wam się te materiały podobają. Okej, sklepik, tylko najpierw niech się zrespi coś. Jezu, jak tu się młyn dzieje, co to jest? I bardzo dobry item. Niestety nie mam jak go kupić, bo z Secret Rooma nie trafiłem chyba dwa razy. W sumie jedyne, czego ja się boję, to przeciwnicy, co wybuchają, bo mogą moją armię przyjaciół zniszczyć. I kolejny z tym z laserami, on po prostu... ja nic nie muszę robić w tym ranie, patrzcie, ja wejdę do bossa i ja nawet nie będę strzelał. No właśnie! To nazywacie challenge'em? To nie jest challenge, to jest free win. Dobra, rzućmy sobie kolejnym pokebolem, bo to jest bardzo ważne w tym challenge'u i sobie lecimy dalej. Nie będę ukrywał, bardzo się cieszę z tego, że gram losem, bo to jakoś... jako tako utrudnia to podejście, ale jak to można już przegrać? W sumie nie chcę przegrywać, chcę charge K odblokować, ale jak to się da teraz przegrać? Myślę, że się nie da. Nie mam bomby, chociaż mogę kupić tutaj? Mogę kupić pigułkę. Spróbujmy. O! O! Ja nie myślałem, że to się wydarzy. Dobra! Wysadzamy wszystko. Najszczęśliwsza pigułka w The Binding of Isaac. Nie ma drogi. Może coś znajdziemy jeszcze, jakiś crawl space? Jak mam okazję wymaksować, to z tego skorzystam. Tutaj Eternal, to mi nic nie robi, nawet nie muszę tego brać. Może jakiś magic mushroom z grzyba, może jakiś crawl space spod kamienia. To był mocny place, to się musi udać. I zabiłem swoich ziomków. No trochę kamieni tu za dużo nie ma, trochę słabo. No nic nie było niestety, ale dobre to było. Na dobre mi to wyszło ogólnie, bo teraz mam bomby. A czuję, że bomby są tutaj cenniejsze, bo secret roomy mają lepszą szansę dać coś, z czego wyjdę na plus. W sensie, że item, bo tak to muszę po prostu sobie kupić tego. Item, na który mnie po prostu nie stać. Więc musimy kombinować w inne sposoby. Dobrze, tutaj. A, weźmy. Boję się klikać tego towera, bo mimo że wszystkich zabić i łącznie ze mną, na całe szczęście tego nie zrobił. Ale tower był dobrym pomysłem, bo mogłem sobie zatruć cały pokój. A to oznacza, że biłem jakiś damage. Jest dobrze, pokonaliśmy go z bazowymi statystykami. Niestety moja cała armia umarła i czemu mi się nic nie zrespiło, nie mam pojęcia. Wiem, że zrespił mi się gruby nietoperz dzięki Pokego. Dziękuję. Wiem, czemu się nic nie zrespiło, bo tego gościa dostałem, co ucieka. Dobra, teraz to ma sens. I się boję trochę tego pokoju. Ale dobra, spokojnie, porzucam moim pokebolem i będzie dobrze. Mam nadzieję, że Nintendo nie ściągnie mi tego filmu, bo użyłem słowo Pokémon w swoim materiale. Jak nie zobaczycie materiału w piątek, to wiecie, co się stało. Ja bym nie pogardził jakimiś statystykami takimi ofensywnymi, bo teraz tylko dostać jakiś damage, DPS albo pieniądze też przygarnę. A może tutaj coś z tych sklepikarzy, nie? Ale większa szansa na deala, zawsze ją przygarnę, bo... ojojo! Jak ja tu hita nie dostałem, dobrze, mega. W ogóle nie wiem, czy o tym mówiłem, jak mówiłem, to to wytnę, ale właśnie tak trochę ostatnio robię challenge week, więc co wy na to, żeby w tym tygodniu odpuścić sobie inne gierki i po prostu nagrać na piątek kolejny jakiś challenge czy coś? Member card, on by dużo zrobił. Wiecie, o co chodzi, że sobie zrobimy jeszcze jeden challenge w tym tygodniu z Isaaca, a z inne gierki po prostu sobie w tym tygodniu odpuścimy, bo coś ostatnio nie mam ochoty. Teoretycznie mogę sobie nagrać Dead Cells'y, bo lubię bardzo, ale też tak, na nagrywanie tak innych gierek nie, z jakiegoś powodu nie mam ochoty po prostu i tak nie chcę się do tego zmuszać. No po prostu nie chcę, nie? No bo to źle wyjdzie i jestem przeciwnikiem. Tak samo jak tutaj są przeciwnicy. Ile was tutaj jest? 4 bossów miałem do zabicia. Dobrze, że wszyscy umarliście, dostałem moje perfection. Dostałem spana, bardzo dobrze. Szkoda tylko, że jest beznadziejnych strzykawek. Ale dobra, mamy damage. Jest dobrze, na pewno będziemy wszystko szybciej zabijać. I kupimy sobie tego member carda, ale nie będę schodził do sklepu. Kiedyś to mówiłem i kiedyś zszedłem do sklepu i chyba nie żałowałem. Ale czuję, że będę tutaj żałował, bo za dużo kasy nie mam i za dużo kasy w tym ranie nie dostaję. Więc muszę teraz po prostu wszystko lutować i zbierać sobie pieniądze. I w ogóle bardzo mocny typek mi się trafił, nie? On jest tanki?
On dużo bije tymi płomieniami i ogólnie cieszę się, że mam go w swojej drużynie. Mam nadzieję, że dostanę jak najwięcej tych z Brimstone'em, bo oni, jak wejdą do pokoju z Isaaciem, będę miał na przykład takich trzech, powiedzmy, to on po prostu wejdzie i zinstakilluje go, nie? Trzy Brimstone'y naraz, które się trzymają dłużej niż zwykły Brimstone, to naprawdę potrafi dać kopa. I luck up. Dzięki. Te grzyby, o! Dobra, jakieś piguły. Zaryzykuję. Nie było worth it, ale te grzyby też wysadzę. Piguła, ała. No okej, okay. To lecimy od razu na następne piętro. Nie wiem czego tutaj szukać, już wszystko zlutowałem. Chociaż ty sklep, czy sklepikarzy wszystkich. Tutaj jest jeszcze jeden, wysadźmy go sobie. Nic nie dał, warto było spróbować. Tutaj jest jeszcze sklepikarz, też go wysadzę. Jak już mam się starać o wszystkie pieniądze świata, to lepiej spróbować wszystko. I lecimy na następne piętro. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo już będę miał znowu czego szukać. Biblioteka z jedną książką, beznadziejnie. I Chariot, z Chariotem możemy coś zrobić, się uratować. Może jakiegoś żebraka wypłacić, spróbować. Fajnie będzie pod to zagrać. I dajcie mi jakiś lag-based effect. Coś, żeby... Te 10 laka się przydało. Tears Down, oła. Tears Down to jest najgorsza pigułka według mnie. Z tych wszystkich złych pigu to najgorsza właśnie się może trafić ten Tears Down. I użyję tego Chariota. Nie chcę mi się kombinować. Przestaję widzieć co się dzieje. Ciężko mi jest analizować co się dzieje na ekranie, jak taki młyn jest. I ciągle puste pokoje. No, dziękuję. Dobra, Kers Rumek. Ze skrzynką, podziękuję. Mogłem trzymać tego Chariota właśnie na ten jeden pokój. Niestety byłem niecierpliwy. Sklep. Cieszę się z sklepu, bo będę mógł sobie w końcu zobaczyć co jest w Member Card Shopie. Na pewno jest dobry item. Na pewno kusi ta moneta, ale zerknijmy sobie tutaj. Okej. Zagrajmy to, zagrajmy. Myślę, że jak się trafi jakiś przedmiot gdzieś, no zwykły, to będzie można go rolnąć. Na przykład jakiś fajny Devil Deal, błagam. Teraz jest 100%. Właśnie, to jest chyba najlepsze, czego mogłem zagrać. Jak chociaż dwa przedmioty, dwa w tym dealu będą, to naprawdę to odda, bo będę mógł rolnąć po prostu sporo przedmiotów. Rzućmy sobie dwoma pokebolami, żebym miał więcej źródków do pomocy. Dobra. Trochę taki summoner się zrobił, nie? Jak z Terrarii. Sobie naspamiłem losowymi różdżkami i mami się cieszę i wygrywam grę. W ogóle teraz mogę o tym PGA opowiedzieć jeszcze, że byłem. Tam mówiłem, że dla siebie pojechałem i było mega, mega fajnie. Pamiętam, że PGA kiedyś było lepsze. Bardzo fajny secret room, dziękuję. Ale i tak się świetnie bawiłem, nie? Kolegę wziąłem też pierwszy raz, był też się bardzo cieszył, pozdrawiam cię Konrad. I naprawdę, pomimo że czuję, że dużo tam nie robiłem, to jednak bawiłem się dobrze. I Sister Visy, o mój Boże, złonshotuj ich proszę. Nie złonshotował nikogo ten Vis, bo umarł. Super. Rozstrzelał mnie, gościu. Znaczy ty piarko, wynocha. Devil Deal i strzykawa, bardzo dobra, weźmy ją. Jest Brimstone, bierzemy Brimstone. Potrzebujemy tego aktualnie. I to kusi rolnąć od razu, ale zostawmy. Rolniemy to w sklepie member cardowym, bo czuję, że jest większa szansa tam coś ugrać. Szczególnie jak to będzie jeszcze ostatni sklep i myślę, że jest taka szansa, że dropną jakieś dwa przedmioty. A jako, że member card bierze ze wszystkich pól na mapie, to naprawdę myślę, że najbardziej worth it jest po prostu tam spróbować dostać jakiegoś Sacred Hearta, czy kiwie co tak naprawdę. Wiem, że Brimstone wykeruje. To jest najważniejsze. Teraz sam stałem się Visem, których prosiłem dużo. Teraz już Visów nie potrzebuję, jestem samodzielnym duchem. Luck up, dzięki. Okej, okay, arcade'ik z niczym ciekawym niestety. Jakbym teraz nie był tym lostem. Ja nie żałuję tego wyboru, nie zrozumcie mnie źle. Ale jak teraz bym grał postacią, to bym mógł sobie serca wymienić na kasę i rolować. Niestety tutaj się tak w to nie pobawię. Weźmy sobie tą kartę, bo chyba w tym kierunku jest boss. Myliłem się, ale okej, okay. I tak sobie zostawmy tego fulla, wejdźmy sobie tutaj. Tarot Cloth, rozważę jego kupno, a tutaj naprawdę nic. Odwrócony Stars. Dobra, wiecie co robimy, prawda? Bierzemy Tarot Clotha, szukamy Secret Rooma, bo ja mam dwa takie średnie przedmioty, to usuwa najstarsze, więc usunie, da mi cztery itemy w Secret Roomie. Dobra, jest! Cieszę się, że nie robiłem tego w sklepie i cieszę się, że poczekałem z tym przedmiotem. Secret Roomek. Z gridem, jeszcze jeden item, co ty na to? Daj item. Dał. O Boże, no to elo. Shielded Tears. Nie, no rolnę wszystko i sobie później z tych rzeczy wybiorę. Weźmy sobie nasz Soul of Isaac i wróćmy się do naszego secreta. Two of Diamonds. O, przez przypadek to podniosłem. Okej, okay, secret roomku, oddaj. Tearsy, damage, okej. Okay. Weźmy Shielded Tearsy i Chaosem mogę jeszcze poczekać. Tutaj co jest? Kolejna strzykawa.
Dobra, full strzykawy run. Dało damage, nie narzekam. Ale tych tearsów potrzebowałem mega, więc cieszę się, że je wzięłem, bo teraz brimstone'a szybciej ładuje po prostu, bardzo mnie to cieszy. Mogę znowu zacząć olewać zasady challenge'u i po prostu grać w grę komputerową. Ja nie narzekam. Jeszcze poczekam, może jakaś rolka gdzieś siądzie. Ale przedmioty, które mam, które wziąłem z tego secret room'a, są good enough. Ła, o Boże, żeby to się nie skończyło, dobra, jest dobrze. To sobie otworzymy, darmowe rzeczy. Ja bym chciał ten super secretik znaleźć jeszcze, bo tam mogą być runy. Nie ma run. Miałem wziąć jeszcze fulla, ale nie wiem, czy mi się to opłaci. Chyba weźmiemy tego fulla i Chaosa weźmiemy dopiero jak wyjdziemy z... jak będziemy wychodzić z tego piętra. Bo ja bym chciał spróbować jeszcze Devil Deala dostać jakiegoś sensownego. Może by wyszło. Pokonamy matkę. Zobaczymy, czy dostanę item z Devila. Może tam będzie Gapi. Ostatnia część do Gapiego. Mogę jeszcze tą kasę wydać. Nie, nic ciekawego. I wtedy jak weźmiemy tego Deala, może właśnie tego Gapiego zrobimy, to sobie weźmiemy Chaosa. Bo już na resztę pięter Chaos myślę będzie lepszy. W szczególności jak z bossów będzie dwóch, będą dawać losowe przedmioty, może jakieś dobre. Ale też to jest kolejny przykład tego, że Chaos Carry. Chaos jest szczególnie mocny na challenge, nie będę ukrywał. Bo może często brakować itemów. Jest Devil Deal z itemem Gapiego. Z Backstabberem. Dobrze, że nie brałem Chaosa jeszcze. To sobie wychodzimy, bierzemy naszego Chaosa, bierzemy od razu Infamy. Co tu się dzieje? Tears up. Nic oprócz tego ciekawego nie ma, po prostu sobie stąd idziemy na następne piętro, którym będzie zwykły Womb. Dokładnie. Możemy sobie wyczyścić Fight Rooma. Już przestaję rzucać tym pokebolem. Zapominam po prostu o tym, bo już jestem samowystarczalny. To jest jak wejść na walkę Pokemonów i walczyć tam solo. Po prostu, że z pięściami taki trener Pokemonów wyskakuje, nie? To wyobrażenie teraz taki scenariusz, że gościu podchodzi, taką lepę sprzedaje Pikachu i wygrywa. Takim jestem artystą. Bomby, chętnie sobie wezmę bomby. Mogę sprawdzić tu secret rooma, coś tak. Nie wiem, takie dziwne przeczucie miałem, że mógłby się tak, że mogłyby się tak pokoje ustawić, że ej, będzie śmiesznie jak to będzie secret room, ale nie było. Duct tape, to jest też ciekawy pomysł. Niestety nie mam familiara, który zrobiłby mnie nieśmiertelnym. Kolejny tears up, który, no niestety, za dużo już nie zmienia. Już te tears upy, to one są takie whatever, no bo mamy już fulla. Jeden item dosłownie wymaksował moje tearsy, z czego bardzo się cieszę. Ale też tears upy ponad capem zauważyłem, że jak się ma tam kilka tears upów ponad capem i dostaje się tears downa, do tego tears downa dostaje się mniej, bo tak jak z rock bottom, te statystyki dalej się dostaje, ale nie mają impaktu. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Dostałem hosta. Piguła luck up. Okej, okay. Częściej będę czarmował przeciwników moim laserem przyjaźni. Jest i boss, dobrze, możemy sobie wyczyścić od razu bossa. Tylko najpierw sobie rzućmy tym, może jakiś fajny, a taki zwykły Matriok. Jezu, jak tego bossa nie znoszę, on jest dziwny. Szczególnie jak mam dwóch bić. Dopiero zdałem sobie z tego sprawę, ale na luzie. Ten boss już nie żyje dosłownie. I Proptosis. Weźmy, Conehead może stankować damage, czyli kolejna szansa, że hita nie dostanę. A Proptosis wziąłem, bo z Brimstone'em to w sumie tylko mi na range'a damage zmniejsza. Ale jak podejdę na blisko, to wszystko instant niszczę. Jeden z mniejszych przypadków, gdzie Proptosis mi mega pomaga. Razy 6 obrażeń to nie jest mało. Secret roomek z niczym ciekawym, okej. Mogę jeszcze tych sklepikarzy powysadzać. To może jeszcze taktyczny super secret. Coś tutaj. Jest, dobrze. Żebrak na charge. To wiecie co? Robimy największą armię Pokemonów na świecie. Ten mi jeszcze baterię dropi w ogóle, mogę sobie jeszcze więcej ziutków porobić. I akurat go wysadzili, gdy mi się kasa skończyła. To miło z waszej strony. No to nie jest największa armia, ale jest ogromna. Więc myślę, że nawet jest potencjał zinstakillować serce matki tymi trzema wisami, co je dostałem. Plus jeszcze ja się dołączę do zabawy, też ich powybijam. Womb 2, czyli takie... W sumie myślę, że żaden womb nie jest gorszy od drugiego. Jakby wszystkie są dość podobne, to jest item nic nie robi, nawet tego nie będę brał. Jakby nie ma womba, który jest gorszy i lepszy. Mi się tak wydaje. Jeżeli jest jakiś womb, którego lubicie mniej, możecie mi o tym powiedzieć. I dlaczego? Zachęcam do dyskusji. Nie mówię też, że niczym się te piętra nie różnią, tylko... No to nie jest jak Mainsy i Ashpit, nie? O! Cześć. Nie potrzebuję ciebie, ale weźmy sobie tego Friendly Bola z powrotem. Może jakaś rolka siądzie, zobaczymy. Sloth! Umarł. Bob. Siema, Bob. Kolejny spacebar do kolekcji. No to właśnie jeszcze trzeba sekrecika znaleźć. Dobra, tu Soul of Judas. Soul of Judas. Może na hasza zdążę, chwila. Nie zdążę, dobra. Dobrze wiedzieć. Mega fajnie by było. Ale wątpię już. Ale pobiegnijmy. Pośpieszmy się, bo serce matki zabije szybko. Ale jak mi się będzie tak dalej droga mieszać, no właśnie, już nie zdążę. Już 30 sekund bym potrzebował na zabicie. No ale może szybciej to zabiję. Próbujmy, próbujmy. Hasz jest naprawdę świetną opcją.
Backstabber. Dobra, dobra, jest. Jeszcze Devil Deal zdążyłem. Chwila, pauza. Krampus. Okej, jak przez ciebie nie zdążę. Zdążyłem, dobra, mega. Tirsapa nie potrzebuję, idziemy od razu na hasza. Mam ochotę na hasza. Treasure roomy tam będą, mam nadzieję. Tak, są, dobra. Pierwszy treasure roomy w ranie. Let's go! Beznadziejne. Grzyb. Dobra, transformacja, weźmy. Wymaksujmy naszego speeda, a w sklepie... Kostka śmieszna. Kusi. Familiar. No kupmy go, bo stać mnie, ale... Ten kostkę sobie odpuszczę. To co? Lock up. Weźmy i dobra. Możemy sobie iść na hasza, jeszcze te skrzyneczki. Nic ciekawego, tak jak myślałem. Justice, Wheel of Fortune. Justice'a mogę kliknąć. Dobra, hasz na challenge'u z Pokemonami. Ja jestem za. Tylko jeszcze tego Blue Baby zabić. Ale no ten Proptosis jest huge. Tak jak często hejtowałem ten przedmiot, z Brimstone'em jest on naprawdę, naprawdę dobry. Bo nie kasuje mojego range'a do zera i zwiększa znacząco obrażenia. Chyba nawet jeden z większych damage upów, jaki mogę dostać. Razy 6, nie zapominajmy. A i wszystkie familiary mi pozdychały przy okazji, taki easter egg mały. I mam ten kontrakt from below, znaczy emergency cocktail, przepraszam. To mogę go kliknąć od razu. Czemu nie? Sobie skorzystajmy z tego, tylko czy... Nie, z Tarotklofem nie działa emergency contact. Kiedyś działał, tam dwie łapy chyba spadały. W ogóle taka ciekawostka, nie wiem czy wiedzieliście, ale Repentogon naprawia hasza. Ten extender do skryptów. Jest napisane w Repentogonie, że naprawia różne bugi, czytaj, overlapujące się ataki hasza. Że jak mu tam HP spada, to jest bug, że on tak pod koniec tak przyspiesza z atakami. Znaczy, przyspieszać ma przyspieszać, ale nie aż tak. Dobra, gdzieś tutaj powinienem stanąć. Oj, dobra, tu. Jest dobrze. I właśnie to jest bug, którego mieli naprawić, ale nie naprawili ostatecznie i tak wiecie o co chodzi po prostu, no. Cieszę się, że jest to naprawione, bo byłaby ta walka niesprawiedliwie trudniejsza. Bo hasz jest już pokonany. Dobra, możemy iść tylko na Isaaca. Ostatni boss w naszym tutaj challenge'u. Ja nawet nie wiem, czy ja tych Pokemonów już potrzebuję. Czy klikać to, czy nie klikać tego. Trochę czas marnuję na te Pokemony, ale... No dobra, no niech będzie, no. Trzymajmy się Fimu chociaż. Chociaż tyle mogę zrobić. Okej, skrzyneczki dwie. Czy jakieś itemy? Niestety nie ma. Nic nie oddało. Ale chciałbym jeszcze tego Gapiego dostać. Tylko tego mi brakuje. No niestety nie w tym pokoju. Dobra, co dostanę tutaj? Muchę, która umrze na strzała. Fight roomie, zwykła skrzynka, nie otwieram nawet tego. Nie chce mi się. Pigułka, co za pigułka? Lockdown nie. Ja chcę mojego laka mieć. Ja powinienem jeszcze secret roomu szukać. Może dropnie jakiś fajny item. Skrzynka! Z The Sun, o! Tego potrzebowałem. Secret roomie item, którego bym normalnie nie wziął, gdybym nie był lostem, więc OP, że się taka możliwość w ogóle trafiła, nie? Ja sobie full clearuję to piętro, myślę, że nie będzie ono problemem. Najmniej to się Isaaca boję, no bo on umrze szybko. On będzie najłatwiejszą rzeczą w tym ranie. Oła, no damage jest po prostu kosmiczny, no. No tyle mogę powiedzieć, po prostu ja wchodzę do pokoju i wszystko umiera. Tu są beznadziejne rzeczy, chociaż mogłem tego żebraka sobie powypłacać, ale to był dobry pomysł. No po prostu nie pomyślałem o tym i to jest my bad. Ale dobra, Isaaca. Zatrujmy go sobie jeszcze tako, żeby nie miał łatwiej w tej walce, żeby nie miał łatwiej w życiu. Jeszcze zdoczujmy legitnie twój atak. Pięknie. Isaac po prostu umarł od razu. Nawet Pokemonów do tego po late game'ie nie potrzebowałem. Bardzo fajny challenge, przyjemny. Tak jak każdy w sumie, bo dostaję szczęście i gram go tak jak nie trzeba. Ale jak gra na to pozwala, to znaczy, że mogę tak grać. I też mogę wam podziękować za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i strzała.